Pamiętam, jak przyszedłem na pierwszy rok studiów w 1964 roku, to Marek był na piątym roku i był wtedy postacią dla mnie niebotyczną, bo był przewodniczącym naukowego koła filozofów, co dla mnie było jakimś niesłychanym zaszczytem i niemożliwym do zbliżenia się stanowiskiem. Także w czasie studiów widywałem Marka tylko jako bardzo starszego i bardzo zasłużonego kolegę, ale nie zaprzyjaźniliśmy się. Potem po studiach, kiedy odszedłem na parę lat z uniwersytetu, nasze kontakty nie miały intensywnego charakteru. Dopiero jak wróciłem na uniwersytet gdzieś w 1975 roku, zacząłem chodzić, mimo tego, że już byłem przecież po studiach, przygotowywałem doktorat, zacząłem chodzić na seminarium Marka, które prowadził najpierw sam, potem z Aleksandrem Ochockim. No to seminarium gromadziło bardzo ciekawe grono młodych studentów, ale i doktorantów przede wszystkim. No i tam się czytało Hegla, Marksa, Kanta, neomarksistów, czyli właściwie przedstawicieli szkoły frankfurckiej. No i było to bardzo ciekawe i formujące seminarium dla całego, no niemalże pokolenia, także w pewnym sensie moje poglądy filozoficzne jakoś też ukształtowały się pod wpływem tego seminarium, pod wpływem Marka. Ale nie chcę mu opowiadać tutaj o jakichś walorach intelektualnych Marka, bo to jest powszechnie znane, i o jego dokonaniach naukowych, bo to też jest powszechnie znane. Ja raczej opowiem może taki parę epizodów z naszej przyjaźni, bośmy się potem bardzo zaprzyjaźnili, które to epizody dotyczą właściwie życia prywatnego. Marek był człowiekiem bardzo wrażliwym, delikatnym, ale jednocześnie bardzo lubiącym towarzystwo i różnego rodzaju zabawy i psikusy. No więc opowiem tylko o naszej przyjaźni od strony takich wypadów żeglarskich. No, powiedzmy w latach 70., w połowie lat 70. i w drugiej połowie lat 70. Istniał taki rajd Wigry organizowany przez studenckie organizacje na uniwersytecie. No i myśmy z kolegą zajęli się organizacją tak zwanej trasy żeglarskiej. No to polegało na tym, że 2-3 maja wyjeżdżało się z Warszawy na 5 dni. Wtedy jeszcze mało kto miał samochód. Marek właśnie już miał samochód wtedy, więc kilka osób Marek zabierał samochodem, reszta jechała jakimś pociągiem. Nawet w jakichś takich przedziałach dla poczty tylko, pamiętam, rozkładaliśmy materace. Jechało się czasami, nawet śnieg z deszczem jeszcze padał. Przybywaliśmy na miejsce do Augustowa albo do Starego Folwarku pod Suwałkami, właśnie na jezioro Wigry, i tam dopiero zaczynaliśmy remont łódek, których oczywiście nikt przedtem nie remontował, więc pierwszy dzień nam upływał na sklejaniu tych omek, potem rzucaniu ich do wody i łataniu dziur, no i potem pływaliśmy 3-4 dni po tych jeziorach, więc było bardzo malowniczo, wesoło, nikt nam nie zakłócał naszych żeglarskich marszrut, ponieważ było pusto zupełnie w tym czasie. No a po takim rajdzie odbywały się zawsze jakieś ogniska w Warszawie u znajomych, na przykład u Andrzeja Mencfela. Nazywaliśmy je Tarantela u Mencfela, gdzie właśnie Marek też był duszą towarzystwa. Ale w czasie jednego roku nie mogliśmy wyczarterować łódek jak zwykle w Starym Folwarku albo w Augustowie, więc załatwiliśmy sobie łódki przy jeziorze Śniardwy, czyli właściwie w Mikołajkach. Stamtąd ruszyliśmy na Śniardwy, no i tam się nas zdarzyła wywrotka. Marek był w omedze, która się wywróciła. Prowadził ją kapitan Murwczyński. W załodze był Andrzej Mencfel, Marek właśnie, żona Tadeusza Murwczyńskiego. No ale akcję ratunkową przeprowadziliśmy dość szybko, więc poza lekkim zmarznięciem nic się załodze nie stało. No ale przygoda była przygodą, bo potem cały następny dzień trzeba było szukać tej przewróconej Omegi, doprowadzić ją do stanu używalności. No, a spędzaliśmy ten czas na wyspie Pajęczej, na Śniardwach, więc taka przygoda nam się też zdarzyła. A pewnego roku zaproponowałem Markowi rejs Omegą po Mazurach. Wzięliśmy nasze żony, on swoją i ja swoją,
który, jeśli chodzi o moją żonę, to ona miała pewne doświadczenie żeglarskie, jeśli chodzi o żonę Marka Virginię, no żadnego. A Omega jest łódką dosyć wymagającą, więc jak powiał większy wiatr, a woziliśmy sobie namioty, bo Omega jest przecież łódką niekabinową, więc w dwóch namiotach zawsze spaliśmy na jakimś biwaku. No to Virginia troszeczkę zaczęła odczuwać dyskomfort tej podróży. No i rejs po jakimś 10 dniach, kiedy już właściwie zwiedziliśmy wszystkie wielkie jeziora mazurskie, kończył się tak, że Virginia od punktu startu do punktu docelowego, gdzieśmy się umawiali, podróż odbywała autobusem, a my tą Omegą. Marek dzielnie trwał do końca, no oczywiście biorąc na siebie kubły wody i znosząc wszystkie wiatry. No więc właśnie to doświadczenie, ta przyjaźń i od strony żeglarskiej, i od strony towarzyskiej, spotkania w Warszawie, no zacieśniły tak nasze stosunki, że właśnie do końca życia Marka byłem przy nim i towarzyszyłem mu jak mogłem. No i jak Marek był w lepszej formie, nawet chorując, tośmy po prostu przychodząc do niego, czy ja sam, czy z kolegami, raczej oddawaliśmy się żartom, a nie narzekaniom. Także do końca w momentach oddechu Marek zachowywał formę wspaniałą. Tak go będę do dzisiaj. I do dzisiaj tak go pamiętam i takim został w mojej pamięci, no niezależnie od wielkich dokonań filozoficznych, bo jak powiedziałem, przyczynił się on na pewno do uformowania całego pokolenia filozofów, no dzisiaj średniego już pokolenia, ale wówczas najmłodszego pokolenia filozofów warszawskich. Mogę jeszcze opowiedzieć, ale to nie ja byłem osobiście świadkiem tego. Mrówczyński kiedyś wziął Marka i Adama Sikorę na Zalew Zegrzyński. No i płynęli chyba z Nieporętu, na 3 dni wzięli łódkę, płynęli zalewem i Narwią do Pułtuska i nocowali, też wzięli namiot, nocowali na jakiejś wyspie. No i Mrówczyński jak zwykle żartowniś. To był czerwiec, więc wcześniej słońce wstawało. O 5 rano obudził wszystkich. Z tym, że Marek był najbardziej zaspany, więc nie zorientował się, która jest godzina. Mroczyński zaczął parzyć herbatę, robić kanapki, że już jest godzina tam 9 czy 10, odpływamy, bo nie zdążymy. Więc Marek zabrał się szybko do pomocy, coś tam z tą herbatą i z tymi kanapkami, no ale jak się zorientował po 15 minutach, spojrzawszy na zegarek, że jest 5:15, natychmiast odpadł od tej herbaty i kanapek, położył się i zasnął. Że potrafił natychmiast zasnąć. To zdrowe. Tak. Okej, Nie, no to chyba tyle. No. Nie będę opowiadał o jego filozofii, bo to pewnie już ma pan nagrany. W dużych ilościach. A jeśli można użyć słowa Aufhebung, proszę bardzo, to jeszcze można powiedzieć, że te żeglarskie czy wcześniej taternickie zainteresowania Marka, bo przecież wiem, wprawdzie nie byłem tutaj świadkiem tego, bo we wcześniejszym okresie Marek troszeczkę się wspinał po Tatrach, to wiem od niego, a później te żeglarskie przygody, czy dążenie do odpoczynku takiego aktywnego gdzieś w przyrodzie, no można potraktować jako praktyczną realizację tego heglowskiego zniesienia, no zniesienia teorii przez, czyli Aufhebung, zniesienia teorii przez życie, które jest życiem potocznym, codziennym, nastawionym na zwykłe, małe sprawy, gdzie właśnie liczy się to, czy ktoś na czas zrobi herbatę albo posmaruje kanapkę, gdzie liczy się humor, jakiś żart sytuacyjny, a nie teoria. I to był rodzaj Aufhebung. Bo ja mam dwa zupełnie różne wizerunki, które się wyłaniają. Bo z jednej strony ludzie mówią, że to był człowiek, który przebywał na parnasie intelektualnym i rozmawiał wyłącznie z wielkimi nieżyjącymi i w ogóle go nie interesowała codzienność.
chyba że to chodziło o czerwone wino, a z drugiej strony takie... Nie, broń Boże, ja mam właśnie zupełnie inny obraz Marka, znaczy tak mówię serio zupełnie. Właśnie takiego człowieka bardzo wrażliwego, który jest blisko rzeczy codziennych, konkretnych. To nie znaczy, że oczywiście zajmował się gospodarstwem domowym i na przykład z pasją trzepał dywany czy odkurzał mieszkanie. Pewnie nie, natomiast znaczy to tyle, że prawdziwe kontakty międzyludzkie zawiązywał, międzyludzkie właśnie, a nie między autorami współczesnymi czy z historii, ale międzyludzkie zawiązywał właśnie w sytuacjach najbardziej, że tak powiem, codziennych, najbardziej życiowych, konkretnych. No, on był w pewnym sensie nieśmiały, ale właśnie jeżeli już się przebiło tę skorupę nieśmiałości i zadzierzgnęło jakieś stosunki przyjacielskie z Markiem, no to on był niesłychanie wdzięcznym właśnie to, kompanem, towarzyszem, więc być może tutaj Jurek Niecikowski miałby rację, że jeśli chodzi o inicjatywę zawiązywania kontaktu międzyludzkiego, to oczywiście ta inicjatywa nie wychodziła od Marka. W tym sensie, że był troszeczkę wycofany i jak gdyby nieśmiały pod tym względem. Natomiast jeżeli już tak się zdarzyło, że te kontakty się zacieśniły, no to był niesłychanie, tak powiem, intensywnym kompanem. No.